to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Warto poświęcić czas, bo przed nami pasjonujący mecz. To spotkanie będą dla Państwa komentowali Dariusz Szpakowski i siedząco obok mnie Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacku. Wiele osób czekało na ten dzisiejszy mecz. Miejmy nadzieję, że piłkarze nie zawiodą oczekiwań. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Sparował piłkę na bok. Oddają piłkę rywalom. Ciekawe, jak to rozwiąże. To był ważny odbiór. Może dośrodkować. Marco Reus. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Przejęte dośrodkowanie, ale wciąż jeszcze walczą o piłkę. Declan Rice. Adama. I tak oto tracą piłkę. Dzisiaj zagra ze swoim klubem po raz 50. Kto by pomyślał, to już tyle jego meczów w tym klubie. Z niecierpliwością czekamy teraz na kolejne 50. Sané. Nkunku. Timo Werner. Jest okazja do strzału. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Nkunku. Świetny przegląd pola. Adama. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Sané. Coś może się z tego rozwinąć. Marco Reus. Ajaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Adama. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Uderzył, ale prosto w rywala. Jorginho. Bernard. Wspaniałe podanie, ale szansa. Nkunku. Werner. Za szybko stracili. Marco Reus traci piłkę. Świetne podanie za plecy rywali. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Znowu ratuje zespół, wybijając piłkę na rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Bernard! Skuteczna obrona bramkarza, piłka nadal w grze. Werner. Udane podanie górą, to może zagrozić bramce. De Gea broni. Gramy dalej. Declan Rice. Kraken strata. Piłka u rywala. Przejęli piłkę.
Gnabry. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Marco Reus! Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No, 2-0 to już bezpieczny wynik. Ekipa Krakens przejmuje inicjatywę. Jorginho. Bardzo dobry odbiór. Genialne podanie. Przesuwa się w stronę bramki. Jest okazja. Tak, gol. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie to wszystko wykończył. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Werner. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Szkoda, lepszej sytuacji już dzisiaj może nie mieć, zmarnowana okazja. Tak, najpierw dostał piękny prezent, a potem oddał go bramkarzowi i piłka w jego rękach. Mają teraz szansę na kontratak. Ma sporo możliwości. Piłkę ma Reus. Sané. Niedobre podanie Sané i strata piłki. Timo Werner ma teraz trochę miejsca. Ale świetnie się znalazł w tej sytuacji. Zachował zimną krew. Nathan Ake. Nketiah. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Ależ podanie jest okazja. Tak, tak, bramka, piłka w siatce, niesamowita reakcja kibiców. Po pierwszej połowie wynik 3-1. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku, jest chyba najlepszy na boisku. To prawda. Ruszyli. Drugie 45 minut. Zostawili mu miejsce na skrzydle. No, może teraz. Mija obrońcę. Timo Werner. I stracili piłkę. Ponownie, celnie podaje. Krakens strata, teraz trzeba bronić. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Tracą piłkę. Gnabry. I piłka wybita do przodu. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Werner. Reus przy piłce. Nkunku. I piłka u Kimisia. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Adama. Marco Reus. Sané. To musi być gol! A teraz kapitalnie w obronie zanosiło się na bramkę. Będą szukać teraz okazji do kontry. Ależ pechowe podanie i strata. Sané. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę.
Marco Reus. Reus oddał piłkę rywalowi. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Werner. Złe dośrodkowanie, przejmuje obrońca. Jest okazja! Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Adama. Declan Rice. Jorginho ponownie przy piłce. Ma sporo możliwości. To musi być gol! Gol! Zdobywają bramkę kontaktową. Niesamowita historia. Jeszcze niedawno wyglądali tu na chłopców do bicia, a teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Jak widać, ustawienie w obronie to podstawa. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobrze odczytał intencje rywala. Shaqiri. Ekipa Krakens przejmuje inicjatywę. Nkunku. Z piłką Sané. No i strata piłki. Ma szansę na dośrodkowanie. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Giovanni Lo Celso. Adama. Lo Celso przy piłce. Nketiah. Oddają piłkę rywalom. Wychodzą do kontrataku. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Sané! Gol! Olala! Ryzykował tym wolejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce lizać. I mamy powtórkę. Ależ to zacentrował. No a potem stadiony świata. Co za wykończenie z woleja. Co za strzał. Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Nketiah. I przy piłce Werner. Na piłkę, co z tego wyniknie? To może być bramka kontaktowa. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Do końca meczu 9 minut. Kraken strata piłka u rywala. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ruszył za szybko do tego podania, spalony. Jorginho. Nketiah. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. I będzie aut blisko pola karnego. Lo Celso. A teraz Jorginho. Timo Werner. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Shaqiri. W takiej sytuacji z bliska trzeba uderzyć precyzyjnie, zwłaszcza kiedy w końcówce meczu potrzebny jest wyrównujący gol. Zgadzam się, taki strzał to nie jest żadne wyzwanie dla bramkarza. Shaqiri. Piłkę ma teraz Jorginho. Jorginho. Lo Celso. Z powrotem do Wernera. To może być wyrównanie.
Tak, jest gol! Jednak udaje im się wyrównać w samej końcówce spotkania. Sędzia już nie pozwoli na kolejną akcję, a więc...